co, to tylko na weekend. To śmieszna historia z pozoru. Tak, nie mów głośno. Ale pokazuje moc zmartwychwstania Pańskiego. 3 dni, 3 noce i poszedł do nieba. Wiecie, jestem głodny Bożego Słowa dzisiaj. I mam zamiar najeść się porządnie. Mam zamiar coś przeżyć. Mam zamiar się dobrze wzruszyć. I mam zamiar coś w moim życiu dzisiaj zmienić. I z takim zamiarem będę czytał. A jest taki list, który mi ostatnio bardzo często gdzieś Pan Bóg przypomina, chodzi, czytam go, zastanawiam się nad nim, nie rozumiem go i z tego zastanawiania, z tego zrozumienia i niezrozumienia urodziło się w bólach dzisiejsze kazanie. List do Efezjan, rozdział 2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w któryś niegdyś chodziliście według modły lub sposobu tego świata, naśladując władcę, które rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. Do tego miejsca. Wiecie, tu jest taka bardzo mocna prawda o nas. Oto my wszyscy dzisiaj wierzący, a jeśli ktoś dzisiaj nie jest wierzący, to to słowo mówi, że dzisiaj jesteś taki, a nie byłeś, nie byłaś. Byliśmy kiedyś, umarliśmy przez nasze grzechy i przez upadki. A więc byliśmy dziećmi, a dorośliśmy do pewnej zdolności wyboru i w którymś momencie naszego życia nasze upadki i grzechy spowodowały, że staliśmy się umarli. Umarły to jest trup. Byliśmy po prostu trupami. Ty i ja w swoim nagłym życiu byłeś trupem. Ale takim specyficznym trupem. Takim, który chodzi, który myśli, który przeżywa jakieś emocje, ale duchowo jest umarły. Wiecie, to taki dzisiejszy zombie. Byliśmy takimi zombie. Z zewnątrz żyjący, mający intelekt, używający go, fizycznie działający, wzruszający się, przeżywający to życie, ale duchowo umarli. I to jest prawda z listu do Efezjan, która powala na kolana. To jest prawda, która jest fundamentem w naszym życiu. My musimy przypominać sobie, że był taki czas, kiedy byłeś na dnie. Kiedy byłeś duchowym trupem. Kiedy grzech spowodował, że po prostu żeśmy śmierdzieli. Nie było nic fajnego w nas. Z zewnątrz może wyglądaliśmy fajnie. Możeśmy się fajnie ubierali, odzywali i tak dalej, ale duchowo to był trup, który śmierdział. I to jest wniosek, do którego każdy żyjący człowiek musi wcześniej czy później z Bożą pomocą dojść. I przyszedł moment, który tutaj dzisiaj był mówiony, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak, że czegoś ci bardzo brakuje, że to życie może czasami bardziej poukładane, u niektórych mniej, wypełnia jakaś przeraźliwa pustka, jakieś poczucie samotności gdzieś w środku, braku miłości, jakaś beznadzieja. Ja pamiętam, kiedy byłem w wojsku, miałem 20 lat i dotarło do mnie, że jestem takim duchowym trupem.
I wiecie, pamiętam ten dzień, kiedy mniej więcej wiedziałem, co należy zrobić, bo Bóg posyła swoich ludzi, ci ludzie mi powiedzieli. I wiecie, uklękłem, była taka krata w oknach, to było w jednostce wojskowej, uklęknąłem i mówię, Panie Jezu, jeśli Ty jesteś, a nie wiem za bardzo, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to nic nie ryzykuję. Wiecie, była taka duchowa modlitwa, jeśli jesteś, to pomóż. To złącz mnie do kupy, bo jestem rozpadnięty. Bo nie mam koncepcji, nie mam pomysłu na to, jak żyć. Wiecie, 20-letni chłopak, to samo to, że ma 20 lat, to już jest problem. Co dalej robić? Ale ja naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą dalej zrobić. Jeszcze miałem wypadek i nie byłem w pełni sprawny fizycznie. I mówię, jeśli jesteś, to zmień moje życie. Wiecie, on zmienił moje życie. On całkowicie zmienił moje życie. Zrozumiałem, że byłem umarły i zawołałem do Niego. I werset 4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Wiecie, kiedy Bóg nas umiłował wielką miłością? Czy wtedy, kiedy przyszliśmy do kościoła? Czy wtedy, kiedy zaczęliśmy się modlić? Czy kiedy zaczęliśmy odczuwać pragnienie czytania Biblii? Czy wtedy, jeśli nam się udało jakieś grzechy zostawić? Czy wtedy, kiedy przystępowaliśmy do chrztu? Czy wtedy, kiedy poczuliśmy się gdzieś, że przynależymy? Nie. Biblia mówi w tym fragmencie, że Bóg nas ukochał wielką, wariacką miłością wtedy, kiedy byliśmy jeszcze trupami. Bóg nas wtedy ukochał. Umiłował nas. Zaakceptował nas. Wtedy, kiedy nie miałeś pojęcia o tym, że On jest dobry. Wtedy, kiedy trwałaś w swoich grzechach. Trwałeś. Wtedy, kiedy te grzechy były wielką przyjemnością dla ciebie i dla mnie, Bóg wtedy nas pokochał. Nie wtedy, jak staliśmy się religijni i dobrzy. Nie wtedy, jak udało nam się z pewnych rzeczy zrezygnować. Ale wtedy, kiedy nie przedstawialiśmy nic, żadnej duchowej wartości. Duchowo martwi. Żywi w ciele, w intelekcie, w duszy, ale duchowo martwi. I Biblia nam mówi, że nas wtedy Bóg wielką, wariacką, nieprawdopodobną, nielogiczną miłością ukochał. Ukochał nas całym sobą. Bezwarunkowo nas ukochał. I wiecie, kiedy czasami słyszę, jak chrześcijanin się modli, Panie, daj mi siłę, jak żyć, abyś mnie kochał, to jest mi bardzo przykro. Nic nie możesz zrobić, aby Ciebie Bóg przestał kochać. Nic nie możesz zrobić, aby Cię Bóg bardziej kochał. Nie ma żadnego uczynku, który mógłbyś zrobić, żeby spowodować, że i Bóg przestanie Cię kochać. I nie ma żadnego uczynku, który możesz zrobić, który spowoduje, że Bóg będzie Cię bardziej kochał. Tego się nie da zrobić. Bóg nas kocha, bo nas kocha. Amen. Kocha Ciebie tak samo, kiedy grzeszysz i kocha Ciebie tak samo, kiedy do Niego wołasz. Kocha tak samo ludzi, którzy nie mają o Nim pojęcia i kocha tak samo Ciebie, który masz pojęcie o tym, co teraz mówię. I przeszłaś tą drogę, że możesz dzisiaj powiedzieć, byłem umarły, a dzisiaj żyję. Ale musimy zrozumieć, to jest coś, co wierzę, jest taką potrzebą Kościoła, abyśmy zrozumieli, że Bóg nas kocha bez warunków. Nic nie musisz zrobić, żeby Cię Bóg kochał. Nie musisz nic zrobić, żeby Cię Bóg kochał. To, że jesteś kobietą, to, że jesteś mężczyzną, wystarczy, żeby Cię Bóg kochał. To, że się urodziłeś, wystarczy, żeby Cię Bóg kochał. A my czasem próbujemy zasłużyć na Bożą miłość. A my czasem próbujemy żyć tak, żeby Bóg nas bardziej kochał. Albo żeby nas w ogóle kochał, bo nam się wydaje,
że nas nie kocha. Przenosimy obraz z relacji międzyludzkich do naszego Boga. Ale nie o tym to będzie kazanie. Musimy zrozumieć, musi to do nas dojść gdzieś do środka, że wtedy, kiedy nie było w nas nic wartościowego, Bóg nas pokochał. Bóg nas pokochał. Bóg posłał Jezusa, który umarł za grzeszników. Biblia mówi, że za sprawiedliwego czasem ktoś jest w stanie umrzeć. Bóg daje dowód miłości, że kiedy jeszcze byliśmy takimi duchowymi trupami, to Jezus za nas umarł. Pomyślcie o tym chwilę. Pomyśl o swoim życiu wcześniej. Pomyśl o tym, jak bardzo puste było bez Jezusa. Jak bardzo nie było tam prawdziwej Bożej miłości. Jakie było inne niż dzisiaj. My, naturalnie jako ludzie, próbujemy zrobić taką rzecz. Próbujemy poprawić coś, co jest umarłe i przez pewne praktyki przywrócić do życia. Byliśmy umarli duchowo, nie żyliśmy. I religijność podpowiada nam, że trzeba tego zombiaka odpowiednio podmalować, ubrać, żeby wyglądał jak żywy. I robimy różne praktyki, które usiłują sprowadzić na nas to, że Bóg nas będzie kochał. Próbujemy jakoś religijnie to poskładać. Albo niektórzy zaczynają robić dużo dobrych uczynków. Bo kiedy dobrze czynimy, to czujemy, że Bóg nas bardziej kocha. Ale kiedy grzeszymy, to nas mniej kocha. Takie mamy odczucia często. A więc próbujemy więcej, bardziej i bardziej. Niektórzy w tych próbach doszli do bardzo daleko idących i w skutkach rzeczy. I próbujemy. Ale tak naprawdę próbujemy reanimować coś, co jest nieżywe. Sami tego nie zrobimy. Bóg nie poprawia trupa. Bóg daje życie. Zobaczcie werset dalej, posłuchajcie. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni, ocaleni jesteście. On nie poprawiał. On nie malował tego. On to nie ubierał, żeby to ładnie wyglądało. Nie robił niczego, żeby zabić ten zapach grzechu. On tą samą mocą, która podniosła Jezusa z grobu, tą samą mocą, która spowodowała, że Jan i Piotr widzieli miejsce, gdzie leżał, a jego tam nie było. Kiedy wszyscy płakali po jego śmierci, a on wchodził przez zamknięte drzwi, Bóg tą samą mocą podniósł nas. Ożywił wraz z Chrystusem. To nie zrobił Kościół. To nie zrobiły jakieś nasze usiłowania. To nie zrobiło studium Biblii, modlitwa, a ktokolwiek, miejsce, szyld, taka czy inna tradycja, to zrobił Bóg. Bóg ożywił nas z Chrystusem. Dał nam życie. Dlatego możemy powiedzieć, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Bóg nie poprawiał czegoś, czego się nie da poprawiać. Bóg nie poprawiał czegoś, co nie miało racji bytu. Bóg dał nowe życie. Powołał do życia. Wzbudził z martwych. I dzisiaj, jeśli Chrystus stał się w którymś momencie twojego życia twoim Zbawicielem, twoim Panem, twoją nadzieją, ratunkiem, to jesteś powołana, wzbudzona do tego nowego życia. Łaską zbawiona. A więc stał się cud zmartwychwstania. Ja i ty jesteśmy dowodami tego, że istnieje zmartwychwstanie. My jesteśmy ludźmi, którzy tego w tym wymiarze duchowym doświadczyli.
Wierzymy, że doświadczymy kiedyś zmartwychwstania jeszcze w wymiarze ciała. To jest przed nami. Ale duchowo jesteśmy ludźmi zmartwychwzbudzonymi. Żywymi duchowo. Którzy mają ciało, intelekt, duszę i żywego ducha. I Bóg miał cel, że nas powołał, że nas wzbudził. Czytajmy dalej. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zostaliśmy ożywieni łaską. To łaska, a więc coś, na co w jakimkolwiek stopniu nie zasłużyłaś, nie zasłużyłeś, a zostało ci dane. Bo łaska to jest odwrotność miłosierdzia. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a więc Jego bogactwem jest to, że nie daje ci tego, na co zasłużyłeś. Pomyślcie nad tym. Miłosierdzie. Nie dostajesz to, na co zasługujesz, gdyż Bóg okazuje miłosierdzie. Z reguły nie zasługujemy na zbyt wiele dobrych rzeczy. A łaska, dostajesz to, na co nie zapracowałaś. Nie zapracowałeś. Dwa zupełnie różne pojęcia. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i zbawił nas łaską. Dał nam coś, co nam się nie należy. Ale zaraz powiemy o tym, jaka jest nasza polska i nie tylko polska natura. My nie lubimy dostawać prezentów, bo my się źle czujemy. Jak ktoś nam da duży prezent, to próbujemy to odrobić. Jeżeli nas nie stać na równoważnik, to się coś tam nam nie pasuje. Nie wiem, czy czujecie to, ale jak mi ktoś coś daje, to naturalnie chciałbym się odwdzięczyć. Ale zaraz do tego dojdziemy. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zostaliśmy wzbudzeni, posadzeni, mówimy, na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Co się stało? Kiedy człowiek zgrzeszył, to stracił przynajmniej trzy atrybuty. Przynajmniej trzy rzeczy, czy stan przebywania, w którym był, który był mu przynależny. Poczucie bezpieczeństwa, wartości i znaczenia. Człowiek blisko Boga miał poczucie bezpieczeństwa, był bezpieczny, bo był blisko Boga. Był posadzony w ogrodzie Eden, a nie było jeszcze grzechu, czuł się bezpieczny. Z tego poczucia bezpieczeństwa wynikało też poczucie, że był kochany. Miał poczucie wartości, bo Bóg dla niego przygotował ogród, posadził go tam. Miał coś szczególnego. Miał poczucie znaczenia. Wiecie, miał robotę, która dawała mu poczucie znaczenia. A Biblia nas naucza, że człowiek miał uprawiać i strzec ogrodu Eden. To jest drugi, trzeci rozdział Księgi Rodzaju. A więc Bóg mu dał robotę. Miał być ogrodnikiem w jego ogrodzie. Nikt inny, tylko człowiek. I kiedy człowiek zgrzeszył, te atrybuty przestały być naturalnie i stały się naszymi potrzebami. One nagle po grzechu, myśmy je stracili i zaczęliśmy ich pragnąć. Bo gdzieś w nas jest to, że chcemy być bezpieczni, chcemy być kochani, chcemy mieć wartość, chcemy coś znaczyć. I gonimy za tym od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju i próbujemy się w tym zaspokoić. I w taki czy inny sposób udowodniamy sobie, że coś znaczymy. Próbujemy sobie zaskarbić na czyjąś miłość, przychylność. Chcemy się czuć bezpiecznie, wartościowo i wszyscy nas, tu nie ma wyjątków. I wszyscy nas potrzebujemy tego. Gonimy za tym, brakuje nam tego. Mamy w tym po prostu pioruńskie braki w życiu. I kiedy czytamy, kiedy ja ostatnio czytam, że wraz z Chrystusem zostałem wzbudzony i posadzony w okręgach niebieskich, to sobie zdałem sprawę, dotarło to gdzieś do mnie, że w Chrystusie Jezusie Bóg mi to daje. Że w Chrystusie Jezusie mam poczucie wartości. Że w Chrystusie Jezusie mam poczucie bezpieczeństwa. I że w Chrystusie Jezusie mam poczucie znaczenia. Wiecie, że
Ja mam 42 lata. I kiedy miałem mniej, to śmiałem się z kryzysu wieku średniego. Myślę sobie, co to jakaś... Nie powiem. To tak sobie wymyślili psychologowie, pisarze, żeby kasę zbić. Myślę sobie, nie. Jeszcze pewien brat, który tutaj jest teraz w Anglii, mówi, to stary, tego nie ma. Mówi, to trzeba. Rower, basen, pompeczki. Chłopie, przejdziesz. Ani się obejrzy, żebyś miał 70, będzie tak samo. I wiecie, ja z natury jestem bardzo wylewny. Moja żona może tutaj potwierdzić, siedzi. I oczywiście na ten temat kryzysu zacząłem z nią rozmawiać. Jeżeli będę kłamał, to mi po prostu przerwi. I mówiłem, wiesz, kochanie, zaczął się mi kryzys, mam 38, 39. Chcesz o tym porozmawiać? Pytała mnie, jak w amerykańskim filmie. Ja oczywiście zawsze chciałem. Nie przerwała mi, więc ja sam powiem po prostu wierutne kłamstwo. Ja się nie dzielę takimi rzeczami, bo jestem facet. Tak wychowany, tak ukształtowany, Polak, trochę Rosjanin, ale Polak. I wiecie, i przeżywałem ten kryzys gdzieś w środku. I przychodziły mi takie myśli, a co ja, chłopie, tak naprawdę w życiu mam? 40 lat. Rodzinę, na którą nie zasłużyłem, to nie jest w tej chwili żart, ani wcale nie pod publikę, chociaż trochę pod publikę, bo jednak żona słucha. A więc żonę, na którą nie zasługuję, dzieci, na które nie zasługuję. Nie zrobiłem tego. To i to zawaliłem. Obiecywałem sobie, że zrobię to. No to wiecie, czułem, że taka trochę kicha. I zdałem sobie sprawę, że jeżeli jestem w połowie, to pewnych rzeczy mi się już uda nie zdążyć zrobić. Nie dlatego, żebym może nie dożył, bo tego nie wiem, ale już nie ten czas. Są rzeczy, które trzeba było zrobić, mając lat 20, ale nie 40. Ale są rzeczy, które też można zrobić później. Ale tak wiecie, i tak myślałem, to tak trwało, pół roku, rok. I z tym chodziłem i myśli przychodziły takie naprawdę złe. I myślę sobie, Boże, oni naprawdę mają rację. Ja jestem w tej grupie, która przeżywa kryzys wieku średniego. Jak ktoś nie ma jeszcze 40, to przed nim. Jeżeli ktoś minął, to minął, wie, żyje. A jeżeli ktoś jest w tej grupie, która nie przeżywa, to niech Panu Bogu dziękuję. Ja przeżywałem. I dotarło do mnie, i jeszcze miałem problemy z tym poczuciem, wiecie, wartości, bo to jest taki okres dziwny, 40 lat. Wartości, znaczenie. Wiecie, nie wiem, panowie są po 40, niektórzy wiedzą, przeżywacie. No dajcie mi jakiś znak, że też przeżywacie. Przeżywaliście coś podobnego? Czy jestem odmieńcem? Nie. Naprawdę? Może trochę. I wiecie, i zdałem sobie sprawę. Odmieńcem. Dzięki. I zdałem sobie sprawę. Dziękuję. Tak to też przyjąłem. Gdyż napisane jest, że Kościół jest różnorodny. I wiecie, zdałem sobie sprawę, że jak moja żona, wspaniała, święta kobieta, ona mi w tej dziedzinie nie pomoże. Jak moi przyjaciele, do których z tym nie poszedłem, też by mi nie pomogli. No bo stwierdziłem, że skoro mi nie pomogą, to po co do nich pójść? Mają dość swoich problemów. I stwierdziłem, że tylko Chrystus mi pomoże. I On mnie nauczy tego, że facet 40-letni mówi o rzeczach sprzed 2 lat do tyłu, że była jasność, nie dzisiaj. Ma też jakąś wartość. Że może się czuć bezpieczny jako mężczyzna. Że ma jakieś znaczenie. Bo jego wartością jest Chrystus. Bo jego znaczeniem jest Chrystus. Bo jego bezpieczeństwem jest Chrystus. I zacząłem łapać pomału. I jestem na początku tego łapania. I tak naprawdę z tego, co dzisiaj mówię, to niewiele wiem. Uczciwie wam mówię. Niewiele z tego rozumiem, z tego wzbudzenia z Chrystusem w okręgach niebieskich. Tak pięknie brzmi, tak teologicznie. I wraz z Nim wzbudził, posadził w okręgach niebieskich. No i co to? Mamy tam siedzieć i... Wiecie, ja chcę praktycznych wniosków z tego. Ja chcę praktycznej pomocy z Bożego Słowa. I zdałem sobie sprawę, że On jest moją wartością. On moim znaczeniem, On moim bezpieczeństwem. I stopniowo zacząłem się lepiej czuć
w swojej własnej skórze z Nim. Nie muszę się starać, żeby On mnie kochał. Nie muszę nic zrobić, żebym miał dla Niego wartości. Nie muszę się produkować, wypruwać, żebym coś znaczył. On wziął to na siebie i mówi: Tomek, taki jaki jesteś, ja cię takiego kocham. Taki jaki jesteś, jesteś wartościowy. Taki jaki jesteś, jako mężczyzna, w tym wieku masz dla mnie pieruńskie znaczenie. I chcę się posługiwać tobą taki jaki jesteś. Bo jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. I dotarło do mnie. Wybaczcie, bardzo kocham was i bardzo niektórych chciałbym naśladować, ale nie chciałbym dzisiaj być nikim innym niż jestem. Przepraszam. Chcę być sobą. A wiecie dlaczego? Bo Bóg mnie takiego chce. Bóg mnie stworzył i uwaga, ożywił wraz z Chrystusem, w Biblii tysiąclecia stworzył w Chrystusie, uczynił wyjątkowego. Kiedy nawróciliśmy się, kiedy Jezus na nas spojrzał, a właściwie to my zobaczyliśmy, że On na nas od dawna patrzy, to Bóg wzbudził z tego zombie kogoś wyjątkowego. Wyjątkową kobietę i wyjątkowego mężczyznę. Wiecie, ja naprawdę wiem, co mówię. Wyjątkowego. Nie wyjątkowego przez to, że jest jakiś wyjątkowy w sobie samym, ale On przez każdego z nas w wyjątkowy, unikatowy sposób chce okazać swoją łaskę. Nie zrobi żadnych rzeczy, które ma zrobić przez kogoś innego jak przeze mnie. Ma rzeczy, które są dla mnie, ja je mam zrobić, nikt ich nie zrobi. To samo dotyczy Andrzeja, Trevora, Jacka, Tomka, Witka, Jacka i kogokolwiek. Nie zrobi nic takiego, żeby ciebie chcieć pominąć, że jesteś wierzący. Mamy takie cechy, negatywne, pozytywne, od gęby w przypadku mężczyzn do twarzy w przypadku kobiet i reszty w środku, które czynią cię taki, a nie inny. I może kogoś, ktoś może kogoś nie lubić, może się zżymać, ale On tak to sobie przewidział. A więc w Chrystusie dotarło do mnie 2 lata temu, że mam wartość, że mam znaczenie, że mam bezpieczeństwo. 7 wers. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobrobci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Bóg nas wzbudził, dał nam pewną wartość, dał nam znaczenie, dał nam bezpieczeństwo, dał nam miejsce przy Nim, posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w przyszłych wiekach pokazać, jak nadzwyczajne jest bogactwo czego? Tego, że daje nam rzeczy, na które nie zasługujemy, bogactwo łaski, w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie. Bóg chce pokazywać swoją miłość do nas przez to, że nam będzie dawał rzeczy, na które nie zasługujemy i okazywał nam dobroć. Wiecie, to nie jesteście w szoku, jak tego słyszycie? Bo ja jestem. Ja jestem w szoku. Bóg, Stwórca wszech rzeczy, wymyślił sobie, jest to zapisane w Biblii, że chce nadzwyczajne bogactwo łaski swojej okazywać w dobroci wobec nas. Nadzwyczajne bogactwo łaski. Rzeczy, na które nie zasługujemy, a dostaniemy. Biblia mówi, że jeżeli zrobiłeś coś, zrobiłaś, i dostaniesz za tą robotę należność, pieniądze czy wynagrodzenie, to jest to należność. List do Rzymian, a nie łaska. Łaska jest wtedy, jak nie zrobię tej roboty, On mi i tak da. A my mamy naturalne tendencje, żeby za wszystko Panu Bogu chcieć zapłacić. Tylko, kochani, jest jeden problem. Nie ma takiej, tak dobrze płatnej roboty, żeby Jemu to zapłacić. Żebyś nie wiem co zrobiła, zrobił, nie wiem ile zarobił, czegokolwiek, nie spłacisz łaski.
Umęczysz się, umordujesz, ale łaski nie spłacisz. Bo inaczej byłaby to należność, a jest to łaska. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Wiecie, to jest coś, co jest fundamentem, ale my często zapominamy o fundamentach. My próbujemy sobie podświadomie i będziemy próbować, i myślę, że to jest taka nasza jakaś ludzka część, zasłużyć. Panie Boże, wiem, że zbawiony jestem z łaski, ale żebym tą łaskę miał, to muszę się modlić, czytać Biblię, chodzić na nabożeństwa i tak dalej. To wszystko są dobre, potrzebne rzeczy. Ale one ci nie dadzą zbawienia. A czytanie Biblii nie daje zbawienia. Modlitwa nie daje zbawienia. Przynależność do kościoła ziemsiątkowego nie daje zbawienia. Nie. Jeśli ktoś myślał inaczej, to przynależność do jakiegokolwiek kościoła nie daje zbawienia. Dobre uczynki nie dają zbawienia. Co byście wymyślili? Nie daje zbawienia. Dlatego, że zbawienie jest Bożym darem, jest z łaski. To Bóg przez Pana Jezusa ofiaruje zbawienie. A my próbujemy płacić. My próbujemy być fair. My próbujemy się lepiej poczuć. Mam wrażenie, a przepraszam, że tak określę was, ale siebie też. Ale skoro to jest ostatnie kazanie w tym miejscu, to złe wspomnienia zostają w miejscu. W nowym tak nie powiem. Wiecie, mam wrażenie, że my jesteśmy strasznie pysznymi ludźmi. Bo mówimy tak: Panie, tylko łaska, ale muszę być wystarczająco święty, sprawiedliwy w swoim postępowaniu, abym zasłużył na niebo, abyś mnie kochał, abyś mnie wybrał. Wiecie, takich ludzi jest pełno na kartach Ewangelii i oni się nazywają faryzeusze. Jak chcesz być dobrym faryzeuszem, to tak rób. Droga wolna. Albo faryzejką. Wtedy nie było. Dzisiaj są zmiany kulturowe, równouprawnienie, więc można być w naszej kulturze. Ale Biblia mówi, że nie z uczynków, aby się nie chlubić. Aby nie powiedzieć tak: wiecie, żyję tak świętym życiem od 10 lat, w ogóle nie grzeszę i nie upadam, że wy wszyscy przy mnie to jesteście grzesznicy. Bo ja jestem w takim miejscu. To byłbym skończoną wieżą pychy. Bo wtedy, kiedy człowiek tak pomyśli, to grzeszy pychą przed Panem Bogiem. A pycha, jeśli byśmy mieli tak gradować grzechy, to będzie duży kaliber. Nie widać, a wielka jest. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wiecie, walnęło mnie to tak ostatnio, że przez ostatnie 4 tygodnie czytałem ten rozdział po 2-3 razy dziennie z Biblii, z komórki, w taki czy inny sposób, w takim czy innym przykładzie. Myślę sobie: Boże, ja tego wcześniej nie widziałem. Przez 22 lata mojego czy 3 chrześcijańskiego życia tego nie wiedziałem. Ja o tym czytałem, wiecie. Ja w miarę znałem list do Efezjan. Ja nawet pewnie bym mógł powiedzieć, pochwalę się, że co wiem, co w każdym rozdziale jest bez Biblii. Ale tego w ogóle nie rozumiałem. I walnęło mnie dopiero parę tygodni temu. Mówię: Panie, chwileczkę. Tu jest napisane, jak macie Biblię, to zobaczcie, że jestem Twoim dziełem, rzeźbą, obrazem, konstrukcją, czymś misternie zrobionym. Nie! Taśma. I takie same skórnogi wychodzą. Pyk, 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 pyk. Moja żona się uśmiecha, bo o ile szczęśliwszy byłby świat. Ile szczęśliwych żon wychodziło po tej ziemi. Wiem, kochanie, dziękuję. Ale po jakiejś ilości tych skórnogów, wiecie, no, dobrego też nie za wiele, tak? Ale Bóg, tu jest napisane, każdego indywidualnie tworzy. Każdego z nas w Chrystusie stworzy. On sobie zadał trud
chociaż Bóg się nie trudzi? Więc jest to metafora? Żeby każdego z nas w Chrystusie, kiedy do Niego zawołałaś, zawołałeś, uczynił. Stworzył wyjątkowo. Akceptując takiego, jakiego jesteś. Byłaś, jaki będziesz. Wiedząc, jakie są twoje grzechy. Wiedząc, co przed Nim chowasz. Bóg stworzył nas w Chrystusie. Dał życie. Mówi, bo jesteś osobą wyjątkową. Bo dla mnie tak naprawdę znaczysz wszystko. Jesteśmy Jego dziełem. Czy Boże dzieło może być dziadowskie? Powiedzcie mi. Czy Bóg może kogoś spartolić, jak tworzył? Przepraszam za język. Wiecie co? Bóg nikogo nie spartolił. Bóg stworzył takiego, jakiego chciał. Ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy są tacy, a nie inni. Mam prawo. Wolałbym, żeby byli inni. Nie jestem na takim poziomie świętości, żeby wszyscy mi się podobali. Z charakteru, z wyglądu, ze wszystkiego. Wybaczcie. Ale Bóg miał plan, żeby każdego tak stworzyć, jak stworzył. W Chrystusie Jezusie. Do czego nas stworzył? Do dobrych uczynków. Zostaliśmy stworzeni przez Boga do tego, żeby żyć w dobrych uczynkach. Więc niech mi nikt nie powie, że mówimy łaska, hulaj dusza, piekła nie ma. Bo jesteśmy stworzeni w jakimś celu. Mamy chodzić, żyć w dobrych uczynkach. Pan Jezus to nazywa owocami w 15 rozdziale Ewangelii Jana. My mamy przynosić owoce. Mamy w dobrych uczynkach celować. Do Tytusa Paweł pisze, że dobre uczynki są dla kogo? Pamiętacie? Pożyteczne dla ludzi. Ucz i nauczaj, aby nasi celowali w dobrych uczynkach, bo to jest pożyteczne dla ludzi. Wiecie, jesteśmy dziełem stworzonym po to, aby chodzić w dobrych uczynkach. Nie robimy dobrych uczynków po to, żeby sobie wejść po Jakubowej drabinie do nieba, ale dlatego, że rozumiemy, że po to nas tutaj zostawił. Bóg chce, Bóg ma upodobanie, abyś ty i ja dobrze czyniła, dobrze czynił. Bóg ma upodobanie, jeśli wzrastamy w świętości, w nienawiści do grzechu. Bóg ma upodobanie, jeśli się rozwijamy. Bóg ma upodobanie w każdej dziedzinie życia, w której mamy progres, a nie regres. W każdej dziedzinie życia, w którym idziemy w Jego stronę, w którym idziemy do przodu, w którym się rozwijamy. Bo nas stworzył, abyśmy żyli w dobrych uczynkach. W Biblii Warszawskiej jest napisane do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. W Biblii Tysiąclecia, w Biblii Warszawsko-Praskiej, w Biblii Poznańskiej jest napisane, że Bóg z góry przygotował te dobre uczynki, abyśmy w nich postępowali. A więc Bóg z góry zamierzył, że każdy z nas, jako Jego dzieło, ten unikatowy, ten wyjątkowy, ten szczególny, ma coś na tym świecie do zrobienia. I Bóg chce, abyśmy to coś zrobili. I te dobre uczynki są dla nas wszystkich, ale nie każdy wszystkie zrobi. Bo inne dobre uczynki ma dla Jurka, inne dla Krzysztofa, inne dla Tacza, inne dla Piotra. Każdy z nas ma inne dobre uczynki, które ma zrobić. Ja mam inne uczynki do zrobienia. Ostatnio sobie zadałem pytanie, ale zupełnie poważne pytanie. Niezwiązane z kryzysem wieku średniego, bo już go minąłem. 10 po 12 zakończę absolutnie, obiecuję. Jeszcze 8 minut, bo dzisiaj szczęśliwy? A ja wypełnię to, co powiedziałem. 6 minut. Wiecie, zadałem sobie takie pytanie, jak mnie kiedyś braknie, umrę, Pan Jezus powróci, nie wiem, ale zakładam, że na tej ziemi nie będę wiecznie. To co po mnie zostanie? Jakie uczynki zostawię? Co ludzie będą mówić? No tam, złośliwy był, to oczywiste, nie? Ale jakby nie o tym. Chciałbym, żeby coś dobrego też było. A więc był człowiekiem modlitwy, chyba też nie do końca. Był
bardzo wierny, wiecie, są bardziej wierni, chyba nie. Ale zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. W moim życiu, to słuchajcie mi uważnie, to jest moje. Moim zadaniem, ja to wiem i wiem to od Pana Boga, jest zachęcać do tego, aby Boży lud kochał Boże Słowo, aby się nim karmił, aby go jadł. To jest moje zadanie. Robi różne rzeczy, ale ja wiem, że to jest dla mnie. Wiem, bo mi to Bóg powiedział. Bóg do mnie też mówi. Ła. Jakiś wariant, tak? I wiecie co? I chcę, i marzę o tym. Nie wiem, jak tam jest z perspektywy, czy to będę widział, czy nie, czy jak ktoś potem dojdzie, to mi opowie, ale marzę o tym, żeby kiedyś po moim odejściu ludzie powiedzieli tak, był jaki był, no nic szczególnego, ale zachęcał do Słowa Bożego. Wiecie, chciałbym tego dożyć, naprawdę bym chciał. Bo nie chciałbym dożyć do czegoś takiego, wiecie, w nim był taki specyficzny duch, że gdzie był, to rozłam. To pożar. To też jest dar, bo pastor i starsi uczą się gasić. Przez takie osoby stają się doskonałymi strażakami. Już na tych rurach zjeżdżają w 5 sekund, a nie w 30. To dar. Ale wiecie, nie chciałbym, żeby tak ktoś o mnie powiedział. Ale zdałem sobie sprawę, że jest coś, co ja mam zrobić. Ja to mam zrobić w taki sposób, w jaki ja mam zrobić. Nikt tego za mnie nie zrobi. Każdy ma swoją działkę, robotę, uczynki. Jeszcze mam 3 minuty, bracie. Wody się napiję. Biblię zamknę. Wiecie, chciałem się na końcu z wami pomodlić. Ale tak jak siedzicie, to siedźcie. Tylko jakbyście zechcieli spuścić głowy, żebyśmy nie patrzyli jedni na drugi, nie spieszali się. Chciałem się pomodlić, mam to dzisiaj gdzieś w środku. Z tego wszystkiego pozwólcie, że będę się modlił na głos, żebyście słyszeli. Chcę jakby to, żeby to docierało. Słuchajcie. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Twoje słowo jest prawdą. Ja dziękuję Ci za każdą osobę, która jest dzisiaj na tej sali, która słuchała tych słów. Za siebie Ci dziękuję, że mogę je słyszeć. I Panie, proszę Cię poprzez swojego Ducha Świętego, dawaj nam do zrozumienia, do serca, żeby to wchodziło, że jesteśmy wyjątkowo stworzeni w Chrystusie Jezusie. Że każdy z nas ma swoją robotę do zrobienia tutaj. Każdy ma inną, może podobną, może całkiem inną, nie wiem, ale w Królestwie jest miejsce dla każdego z nas. I każdy z nas, Panie, modlę się o to z całego serca, aby zostawił trwały ślad tutaj w Królestwie na tej ziemi, póki jeszcze są nasze dni, póki jeszcze jesteśmy. Panie, abyś dał nam odkryć, jakie dobre uczynki są dla każdego z nas. Jakie dzieła wiary chcesz, abyśmy tworzyli. Panie, gorąco wierzę, że nie ma nikogo, kto jest poza tym planem. Gorąco wierzę, że nie ma nikogo, kto by się nie nadawał, bo jest za głupi, za bardzo grzeszny, czy jakikolwiek. Wszyscy, Panie, tacy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy głupi. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy jesteśmy tacy, że nam się nie udaje. Ale Ty jesteś mądry. Ty jesteś święty. Tobie się zawsze uda. Panie, ucz nas, abyśmy na Tobie się mogli oprzeć. Abyśmy pozwolili Tobie, aby te dobre dzieła wiary, do których nas stworzyłeś, dobre uczynki, aby wychodziły od Ciebie. Abyśmy coś po sobie mogli zostawić. Nie pożar, nie śmierć, ale dobre dzieło wiary, które przyprowadzi kiedyś ludzi bliżej Ciebie. O to Cię z całego serca proszę za mną samym i za każdym z nas tutaj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.